Stasio, Lenka, chodźcie. Pamiętacie, jak byliśmy teraz latem w Zakrzowie u pana Andrzeja Sałackiego? Tak. Pan Andrzej od wielu lat zajmuje się końmi i jest takim no, wybitnym fachowcem, a ja chcę wam przeczytać parę słów na temat jego pobytu w Anglii. Wyobrażacie sobie, że on był w Anglii i miał pokaz ujeżdżenia w Anglii przed królową Elżbietą? Niesamowite, no. Prawda? To ja wam teraz przeczytam parę słów o tym, dobra? W 1988 roku trzyosobowa ekipa ze Zbrosławic, Andrzej Sałacki, moja żona Lusia jako luzak i ja, autor niniejszej książki Wojtek Ginko w roli kierowcy oraz tłumacza, spędziła kilka dni na londyńskiej arenie Wembley. Mieliśmy także zaszczyt zamienić parę słów z jej królewską mością, królową Elżbietą II, na zamku Windsor, do którego królowa zaprosiła nas na prywatny pokaz czcionki. Hotel Hilton. Późno wieczorem. Telefon od naszego opiekuna Boba. Królowa Elżbieta II zaprasza na prywatny pokaz do Windsoru. Czy przyjmiecie zaproszenie i na jakich warunkach? Powiedzieć, że jesteśmy mile zaskoczeni, to za mało. Bez wahania mówimy tak i do późna w nocy ustalamy warunki. Rano w recepcji czeka Bob oraz instrukcja na okoliczność wizyty u jej królewskiej mości. My wręczamy swoje postulaty. Chcemy też dać królowej prezent. W oczach Boba panika. Prezent dla królowej? Kiedy okazuje się, że chcemy wręczyć jej opracowaną przez Luśkę antologię polskich tekstów romantycznych o koniach pod tytułem Koń ma duszę w sobie, nie musi wiedzieć, że wieźliśmy ją w prezencie dla kogoś innego, oddycha z ulgą. Autorka i o koniach to stosowne. Bob wyłazi ze skóry, żeby przygotować nas do spotkania najlepiej jak potrafi. Do królowej zwracać się trzeba Her Majesty. Jeśli nie będzie sobie życzyła zdjęć, da wam to do zrozumienia, a wy zaakceptujecie. I pamiętajcie, żeby nigdy nie odwracać się tyłem do jej królewskiej mości. Przy piruecie też? Dopytuje się Andrzej i wszyscy wybuchają śmiechem. Godzina 9 rano, zgodnie z instrukcją. Flagi królewskie i policyjna eskorta na światłach i sygnale, żeby się nie zatrzymywać. Keep smiling and keep right. Do Windsoru jedziemy prawą stroną, pod prąd. Za prowadzącym policyjnym rowerem, za nami drugi podobny, a do kabiny dodatkowo wsadzają mi umundurowanego nawigatora na wypadek, gdybyśmy się jednak zgubili. Po drodze jeszcze ciekawostka. Nawigator pyta, czy nie chciałbym zadzwonić do Polski i wręcza mi handy, telefon komórkowy. Niesamowite, prawda? W socjalistycznej Polsce pojawiają się dopiero za 10 lat. Kryta ujeżdżalnia zamku Windsor, bez publiczności. Bardzo dobre nagłośnienie. Krótka informacja. Jeśli pokaz się spodoba, królowa zejdzie. Ze spikerem ustalam, że nie musi łamać języka czcionką i Andrzejem Sałackim i będzie Andrew Sałaki and Sionka. Pokaz rzeczywiście królewski. Jakby czcionka wiedziała dla kogo. Najlepszy z najlepszych. A po nim jej królewska mość schodzi do nas z nieodłącznymi psami rasy Korgi. Krótka, profesjonalna rozmowa. Ta dama zna się na tym. Od lat ma swoją hodowlę i jest uznanym autorytetem wśród koniarzy. Jak pan na to wpadł, żeby jeździć bez uzdy? Zauważyłem, że Sionka doskonale reaguje na dosiad. Jak szybko wyeliminował pan wędzidło i przy jakich ruchach było najtrudniej? Najtrudniej było przy piafach i przy pasażach. Z jakiej jest stadniny? Po jakim ogierze?
Jaka to linia i czy dużo jest stadnin pełnej krwi w Polsce? Kadyny, Oltis, kilkanaście. Czy podłoże na naszej ujeżdżalni nie jest za twarde? Rzeczywiście trochę za twarde. A nie mówiłam, panie koniuszy? Dla królowej mogę jeździć nawet na betonie, Her Majesty. Uśmiechy, zdjęcia, kamera. Sionka jest tak przygotowana, że jeśli tylko Her Majesty, dziękuję chętnie, ale nie mam bryczesów. Z uśmiechem odpowiada królowa, lustrując swój strój. Potem Luśka wręcza prezent, podziękowanie, pożegnanie, szybkie zwiedzanie Windsoru i powrót na Wembley. Jeszcze tylko dwa pokazy. Oprowadzenie po stajniach królewskich, ceremonia zamknięcia, a przedtem miła niespodzianka. Uroczyste ogłoszenie, że Andrzej Sałacki został jeźdźcem roku Wielkiej Brytanii 1988. Po raz pierwszy w historii tej imprezy wyróżnienie to przyznano jeźdźcowi z innego kraju. Andrzej, ja zawsze wiedziałam, że jesteś genialny. Podziwiam cię od lat, bo znamy się od lat. Jesteś cudownym, fantastycznym człowiekiem z ogromną klasą, cudownym trenerem. Masz niebywałe umiejętności jeździeckie. Ja wiedziałam, że ty występowałeś przed królową Elżbietą, ale nie znałam tych wszystkich szczegółów. Bardzo dziękuję, że podzieliłeś się tą opowieścią. A tobie, Wojtku, bardzo dziękuję, że spisałeś tę cudowną historię i nie tylko tę historię, wiele innych. W tej wspaniałej książce. Ja jestem aktorką, nazywam się Izabela Bukowska. Jestem również wokalistką, ale moją pasją są konie. Od lat interesuję się końmi, kocham konie. Zawsze marzyłam o tym, żeby jeździć. No i przyszedł taki moment, kiedy zaczęłam jeździć konno. Pojawiamy się całą rodziną na mistrzostwach jeździeckich u Andrzeja Sałackiego w Zakrzowie. I nie mogę się doczekać, żeby przeczytać tę książkę. Tu są cudowne zdjęcia z różnych albumów, fantastyczne historie, anegdoty, które być może Państwo znacie i chętnie sobie je przypomnicie, a być może tak jak ja, nie znaliście ich z tak dokładnymi szczegółami, chętnie je przeczytacie na stronicach tej książki, do czego Państwa serdecznie zapraszam.